Cześć, dokładnie 5 dni temu, bo 1 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień bez oleju palmowego. Nawiązując do tamtego dnia i tematu tego oleju w chipsach, mam dzisiaj dla Was krótki materiał o zmianach w Lejsach. Firma pod koniec zeszłego roku oświadczyła pod naciskiem komentarzy klientów i zapewne nie tylko pod ich naciskiem, że w przyszłym roku, czyli w roku obecnym 2019, od stycznia zaczną wprowadzać zmiany, jeżeli chodzi o skład ich chipsów, mianowicie chodziło o olej palmowy. Ale zapytacie mnie, o co chodzi właściwie z tym olejem palmowym i dlaczego Lay's miałby cokolwiek zmieniać? Produkcja oleju palmowego jest najtańsza, ale pochodzi on od tak zwanych palm olejowych, które są masowo hektarami wycinane i palone na przykład w Indonezji, co jednocześnie zabija naturalne środowiska żyjących tam orangutanów. Jeżeli interesują Was szczegóły o produkcji oleju palmowego i o firmie PepsiCo, która większość chipsów i produktów, które używacie, produkuje, zapraszam Was tutaj do tego filmu na górze. Najnowsze, ulepszone o olej rzepakowy Lay'sy znajdziecie obecnie chociażby w Carrefourach, Simply czy Żabkach. Ceny wahają się między złoty 69 a złoty 99. Zabawna ciekawostka związana z językiem angielskim na tych opakowaniach jest taka, że smak green onion w ogóle nie istnieje i nigdzie go za granicą nie uświadczycie. Jeżeli sobie wyszukacie coś takiego w Google'ach, wyskoczy Wam albo spring onion, albo smak sour cream and onion. Jeżeli natomiast chodzi o smak paprika, to w Google'ach owszem znajdziecie ten smak, ale nigdy w tym samym czerwonym polskim opakowaniu. My natomiast sprawdzimy sobie teraz, czy poczujemy jakąkolwiek różnicę między polską cebulką i papryką na oleju słonecznikowym i palmowym, a angielską cebulką i również papryką na miksie olejów słonecznikowego i rzepakowego. Na pierwszy ogień idzie od razu papryka. W mojej lewej ręce trzymam olej palmowy, a w prawej olej rzepakowy. Powiem Wam tylko, że różnią się trochę zapachem. Zobaczymy, czy będzie różnica w smaku. Palma smacznego. Rzepak. Powiem Wam, że nie spodziewałem się, ale różnica jest całkiem pokaźna. Rzepakowe z jakiegoś powodu, mimo paprykowego smaku, smakują dla mnie jak właśnie wspomniany wcześniej spring onion czy sour cream and onion. Dziwne. Ta różnica między nimi jest bardzo ciekawa, bo ja przyzwyczajony do oleju palmowego przeważnie poszedłbym w tą stronę, ale bardzo smakuje mi ta rzepakowo-słonecznikowa wersja. Przejdźmy do cebuli. I tak jak w poprzednim przypadku, polska cebula na palmowym w mojej lewej i angielska na rzepakowym w mojej prawej. Smacznego. Nie wiem, czy to tylko placebo i sam już zaczynam sobie wmawiać, ale ten rzepak jest naprawdę dobry. Kto by się spodziewał? Ta rzepakowa cebula przypomina mi smakiem Star Chipsy właśnie w kombinacji albo śmietanowo-cebulowej, albo w kombinacji serowo-cebulowej. To jest zdecydowanie zmiana na plus. A czy wy próbowaliście porównywać stare z nowymi? Dajcie mi znać w komentarzach, piszcie, czy czujecie jakąkolwiek różnicę. Ja chyba zaraz pochłonę wszystko, ale rzepak lepszy. Jeżeli ten materiał Wam się podobał, zasubskrybujcie kanał po więcej materiałów na temat chipsów, a ja tymczasem żegnam się już z Wami. Widzimy się w następnym materiale. Cześć!